Kult Maryi w świetle dogmatów. Spośród wszystkich stworzeń wyjątkowe i specjalne miejsce w religii katolickiej zajmuje Maryja, Matka Chrystusa, doznając czci określanej miany Hyperdulia, to jest czci uwielbienia przewyższającej kult oddawany wszystkim świętym i aniołom. Każdy żarliwy i praktykujący katolik jest gorliwym czcicielem Maryi. Pod jej wezwaniem istnieją tysiące kościołów, kaplic i ołtarzy, gdzie wierni oddają hołd swej orędowniczce, klękając przed jej wizerunkami i zanosząc do niej swe modły. Głęboko wierzą, że jest największą wśród świętych pocieszycielką strapionych i są przekonani o bezwzględnej skuteczności jej wstawiennictwa. Modlitewniki kościelne obfitują w modlitwy do Maryi, a śpiewniki hymny pochwalne. Poeci poświęcają ku jej czci swe utwory, a artyści arcydzieła sztuki. Kościół zachęca nas, czytamy w katechizmie, na każdym kroku do szczególniejszej czci dla Matki Bożej. Do każdego Ojcze nasz dodaje zdrowaś Mario, 3 razy dziennie przywołuje nam w pamięci głosem dzwonka zwiastowanie narodzenia Chrystusa Pana, a każe nam wzywać Maryję przez modlitwę Anioł Pański. Kościół ustanowił więcej świąt ku czci Maryi, do wielu nabożeństw dołącza litanię loretańską, oddaje jej cześć szczególną w pięknym nabożeństwach majowych i w nabożeństwach różańcowych, zwłaszcza w październiku. Ku czci Matki Bożej powstało mnóstwo świątyń, z których niejedna wysławiła się odpustami i cudami, na przykład Częstochowska w Polsce, Lourdes we Francji, Loreto we Włoszech, Maria Cel w Australii, w Austrii, Styria, Kevelar w prowincji nadreńskiej, Einsiedeln w Szwajcarii, na cześć Najświętszej Panny jest mnóstwo wspaniałych pieśni kościelnych i świeckich napisanych przez znakomitych autorów i czcicieli. Stanowisko Marii w liturgii Kościoła. Nauka o Marii, czyli mariologia, stanowi rozbudowany dział dogmatyki katolickiej. Jednakże nie w niej, lecz w liturgii kościelnej oraz w pobożności ludu występuje najdobitniejszy wyraz kultu Maryi. Świadczy o tym zarówno ilość świąt maryjnych, jak i różnorodność form liturgicznych kultu. Obecny mszał rzymski liczy aż 38 świąt poświęconych Maryi. Oprócz świąt lokalnych, połączonych z nabożeństwem danej świątyni czy obrazu, każda sobota wolna od święta, rytu zdwojonego, przeznaczona jest ku czci Maryi. Blisko 1/3 roku kościelnego, pisze ksiądz Wierusz Kowalski, jest pod znakiem kultu maryjnego. Nieodłączną częścią tego kultu są wspomniane już nabożeństwa majowe i październikowe, w których nie tylko poszczególne dnie, ale całe miesiące oddane są czci Maryi. Znamienną charakterystyką liturgii maryjnej znajdujemy w cytowanym dziele księdza Wierusz Kowalskiego. Kult liturgiczny cechuje nie tylko różnorodność świąt i form nabożeństwa, ale głęboka dogmatyczna treść obrzędów. W świetle modlitw i tekstów dobranych przez Kościół w liturgii maryjnej postać Boga Rodzicy ukazuje się nam w całym majestacie swego posłannictwa i godności Matki Bożej. Cześć, którą oddajemy Matce Bożej, jest zupełnie wyjątkowa i przewyższa kult oddawany wszystkim innym świętym. Dlatego też Kościół codziennie podczas najuroczystszych modlitw kanonu mszalnego poprzedzających przeistoczenie każe kapłanom wspominać przede wszystkim sławioną zawsze Dziewicę Maryję, Rodzicielkę Boga. Na wybitne stanowisko Maryi w kulcie liturgicznym wskazują nadane jej przez Kościół tytuły. Daje Kościół Matce Bożej najzaszczytniejsze tytuły, zowie ją szafarką łask, matką miłosierdzia, ucieczką grzeszników, królową nieba itd. Maria jest jedną świętą, wieloimienną. Do powyższych tytułów dochodzą następujące. Niepokalanie poczęta, zawsze dziewica, najświętsza matka, wszechorędowniczka, współodkupicielka,
Przeczysta Panna Bogu Rodzica, Królowa Polski, Pośredniczka łas wszelkich, Matka Ludzi, Matka Świętego Kościoła, Panienka, Niepokalany Rycerz Żywego Słowa, Święta Boża Rodzicielka, Święta Boża Karmicielka, Matka Łaski Bożej. Postać Maryi przysłania w Kościele katolickim wszystkie inne pojęcia religijne. Liczba świąt maryjnych i forma oddawanej jej czci wskazuje, iż kult Maryi przewyższa nawet kult samego Boga i Przenajświętszej Trójcy. Żadnej osobie bóstwa nie poświęcił Kościół tylu świąt, co Maryi. Wielu katolików niewiele może wie o Bogu czy Chrystusie, lecz niepodobna znaleźć takich, którzy by nie wiedzieli o Matce Boskiej, Najświętszej Panience. Oto kult Maryi w uzasadnieniu znanego katechizmu. Otaczamy Maryją tak wielką czcią dlatego, ponieważ ona jest Matką Boga i Matką naszą, ponieważ między wszystkimi świętymi dla swej świętości znów jest Bogu najmilszą. Cześć nasza dla Maryi jest także dlatego tak wielka, iż Bóg wywyższył ją ponad wszystkich ludzi i aniołów, zachował ją bowiem od grzechu pierworodnego, do chwały wskrzesił jej ciało i uczynił ją królową nieba. Wreszcie dlatego także oddajemy Maryi tak wielką cześć, gdyż stawiennictwo jej u Boga więcej jest skuteczne niż stawiennictwo wszystkich świętych. Niektórzy pisarze nie omieszkują nawet nazwać Maryi ośrodkiem ekonomii zbawienia. Maryja, Matka Boga, jest tym ośrodkiem, od którego jedno wspólne błogosławieństwo rozciąga się na stare i nowe przymierze. Ku niej zmierzały szeregi pokoleń patriarchów. Od niej wywodzi się rodowód przybranych synów Bożych, którymi staliśmy się przez uczestnictwo w człowieczeństwie, jakim ona obdarzyła Syna. Tym sposobem Kościół usunął Chrystusa na drugi plan. Pismo Święte naucza, że wbrew opiniom ludzkim o Jezusie, On jest i pozostanie ośrodkiem zbawienia. Ku Niemu zmierzały szeregi pokoleń i od Niego wywodzi się rodowód przybranych synów Bożych. Pismo Święte, nie pomieszając świętego życia Maryi, słuszny honor w dziele odkupienia oddaje wyłącznie Synowi Bożemu. On jest obrazem Boga niewidzialnego i jest pierworodnym przed wszelkim stworzeniem. W Nim stworzone zostało wszystko w niebie i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne. On stoi na czele wszystkiego i wszystko ma w Nim swój byt. On jest początkiem pierworodnych spomiędzy umarłych, ażeby miał pierwszeństwo we wszystkim. Kościół katolicki, owładnięty bez reszty czarem kultu Maryi, uważa ją za cud nad cudami. Maryja jest cudem nad cudami, głosi Izydor. I nic z tego, co istnieje, krom Boga, nie jest od niej wspanialsze. Powyższe uwagi dowodzą niezbicie roli, jaką odgrywa w liturgii katolickiej kult Maryi, przysłaniający kult Boga i Chrystusa. Czyż jest to zgodne z duchem Pisma Świętego i objawionej w nim służby Bożej? Wydaje się, że jeśli co zasługuje na stanowczy protest Maryi, Matki Zbawiciela, to w pierwszym rzędzie kult rozwinięty przez Kościół do niebywałych granic bałwochwalstwa pod jej godnym szacunku imieniem. Dokonajmy przeglądu dogmatów maryjnych w zestawieniu z prawdą Słowa Bożego. Maria jako Matka Boga. Pierwszym dogmatem maryjnym, to jest nauką przez Kościół katolicki podawano ludowi ku wierzeniu, jest dogmat określający Maryję jako Matkę Boga lub Bogu Rodzicą Theotokos, ogłoszoną go w roku 431 po Chrystusie na Soborze Efeskim, zapoczątkowując tym samym długą ewolucję dogmatyczno-liturgiczną kultu. O wydarzeniu tym czytamy. Prawda, że Maryja jest Matką Bożą, została uroczyście ogłoszona na Soborze w Efezie w 431 roku, po czym na całym świecie chrześcijańskim poczęły się z dziwną szybkością mnożyć kościoły ku czci Bogu Rodzice, na przykład Kościół Matki Boskiej Większej Santa Maria Maggiore w Rzymie. Prawda ta jest źródłem wszystkich przywilejów, które wiara chrześcijańska przyznaje Maryi.
Zapoczątkowanie kultu Maryi na Soborze Efeskim potwierdza również świetny znawca katolickich zagadnień liturgicznych, ksiądz Wierusz Kowalski. Dogmatyczne uznanie przez Sobór Efeski, że Maryja jest Bogorodzicą, stało się punktem wyjścia olbrzymiego rozkwitu świąt liturgicznych. Wówczas to obok cyklu świąt Chrystusa Pana powstał nowy cykl świąt ku czci Maryi. Na jakich podstawach biblijnych opiera się dogmat Maryi jako Matki Boga? Przytoczmy uwagi ojca Augustyna Jankowskiego z Opactwa Tynieckiego. Samego terminu Teotokos, Matka Boga, który wszedł do dogmatów, dokumentów kościelnych, nie znajdziemy oczywiście w Piśmie Świętym, niemniej jednak prawdę tę mamy równoznacznie wyrażono na kartach Nowego Testamentu i w tym sensie mowa jest tam o Maryi jako Matce Jezusa Chrystusa, który w tym źródle objawienia występuje nie tylko jako człowiek, ale i jako prawdziwy Bóg. Określenie Maryi jako Matki Boga nie występuje więc w Piśmie Świętym, lecz jest terminem wprowadzonym na drodze spekulatywnego rozumowania, a rozumowanie to jest w zasadzie bardzo proste. Skoro Chrystus był Bogiem i skoro Maria urodziła Chrystusa, to wynika z Ewangelii, wobec tego Maria była Matką Bożą. Słowa świętego Mateusza są dla nas, mówi Gerson, przedmiotem wiary. Wierzymy przeto, że Jezus Chrystus narodził się z Maryi, z czego wynika, że Maryja jest Matką Boga, skoro Chrystus jest Bogiem. Wywód powyższy stanowi wielkie uproszczenie sprawy. Jezus był również człowiekiem. Czyż na tej samej zasadzie nie można mówić o Maryi jako Matce Jezusa, Syna Człowieczego? Wydaje się to nawet słuszniejsze, skoro Maria nie przekazała Chrystusowi bóstwa, lecz jedynie człowieczeństwo. Gdyby Jezus zawdzięczał jej swą boską naturę, Maria mogłaby wówczas uchodzić za Matkę Boga. Niestety, będąc człowiekiem, nie była w stanie przekazać Synowi Bożemu tego, czego sama nie posiadała. Wspomniany teolog uzasadnia tezę o Maryi jako Matce Bożej słowami Elżbiety. Skądże mi to, że przyszła Matka Pana mego do mnie? Uważając, iż wyrażenie Pan, Kyrios, znaczy tyle, co Bóg. Jednakże bardziej przekonujące jest wyjaśnienie innego wybitnego teologa i biblisty katolickiego uczonego o światowej sławie księdza Langrangera, stwierdzającego, że słowo Pana mego w ustach Elżbiety oznaczają Mesjasza jako paralela do psalmu 109 i zapowiadającego Zbawiciela. Gdyby uznać, że Elżbieta miała na myśli Jezusa jako Boga, to z faktu tego nie wynika jeszcze, że Maryja była Matką Boską, bowiem pojęcie to wybiega daleko poza treść oczywistego człowieczeństwa Maryi. Syn Boży istniał przed wiekami, zanim świat powołany został do bytu i zanim narodziła się Maria. W istnieniu osobowości Chrystusa jako Syna Bożego Maria nie brała żadnego udziału. Kościół jest świadomy wyłaniających się trudności wobec bóstwa Chrystusowego pochodzącego od Ojca i naturalnego człowieczeństwa Maryi, określane jest mianem Matki Boga. Jest to co najmniej nieścisłe. Dlatego w celu złagodzenia ostrości problemu katolicka myśl teologiczna nadaje Maryi stanowisko szczególnie wyróżnione wśród stworzenia jedyne i nadludzkie. Już z samego założenia i stworzenia jest ona Matką Boga. Jej boskie macierzyństwo nie jest wydarzeniem godnością, jest ono całym jej ustrojem, jest nią samą. Ona jest Matką Boga, jest człowiek, jak człowiek jest człowiekiem, czy anioł aniołem. Ona jedna stanowi osobną hierarchię, osobny porządek przewyższający nieskończenie wszystkie inne. Działanie Boże wyniosło ją ponad ciało i krew, jak człowiek w stanie niewinności wyniesiony był ponad grudkę ziemi, z której go Bóg stworzył. Słowo Boże nie potwierdza tego poglądu, nie przedstawia Maryi w stanie ponadczłowieczym. Jak bardzo była człowiekiem, niech świadczy człowieczeństwo Chrystusa zaczerpnięte od Maryi
Nie było ono pozbawione skazitelności i zmazy grzechu, gdyż Chrystus wystąpił, jak świadczy apostoł Paweł, w postaci grzesznego ciała. Boska, niepokalanie poczęta, wyniesiona ponad ciało i krew, Maria nie mogłaby przekazać Jezusowi grzesznego ciała, a jednak pozostaje to faktem. Gdyby przyjąć, że Maria pozbawioną została dzięki nadzwyczajnej łasce Bożej zmazy grzechu, jak naucza Kościół, Chrystus Pan jako jej Syn nie mógłby stać się pełnym człowiekiem, a w związku z tym wykonać odwieczne plany Ojca. Tymczasem Jezus, aby ratować ludzkość od potępienia, musiał spotkać się z człowieczeństwem w warunkach grzechu i poniżenia. Dlatego przyjął skazitelną naturę, aby przez zwycięstwo nad grzechem w ludzkim ciele stać się rzeczywistym Zbawicielem i stworzyć moralne podstawy usprawiedliwienia grzesznika. Bo czego nie potrafił zakon bezsilny z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez wzgląd na grzech, posłał Syna swego w postaci grzesznego ciała i wydał w ciele Jego wyrok potępienia na grzech, aby sprawiedliwość, której domagał się zakon, wypełniła się w nas, którzy już nie podług ciała postępujemy, lecz według Ducha. Bezgrzeszne życie Syna Bożego w ludzkiej postaci stanowiło i nadal stanowi najcięższe oskarżenie wobec sprawcy grzechu szatana. A ponieważ dzieci posiadają tę samą ludzką naturę, więc on ją także przyjął, aby przez śmierć swoją zniszczyć tego, który dzierży w swym ręku panowanie śmierci, to jest diabła, i chciał wolnością obdarzyć wszystkich, którzy dla lęku przed śmiercią w ciągu całego życia jęczeli w niewoli. Innym powodem, dla którego Jezus stał się ciałem z naszego ciała i kością z naszej kości, było to, iż człowieczeństwo, którym została boskość Chrystusa, umożliwiło przekazanie ludzkości poselstwa nadziei. Przez osobiste i bezpośrednie poznanie cierpień Jezus może bardziej współczuć wszystkim cierpiącym, ulegającym słabościom ludziom i pokuszeniom szatańskim. Dlatego musiał upodobnić się we wszystkim do swych braci, aby stać się w Bożej służbie litościwym i wiernym arcykapłanem, który potrafiłby zadośćuczynić za grzechy ludu. Poznawszy sam, czym jest cierpienie i pokusa, umie nieść pomoc tym, którzy wiedzeni są na pokuszenie. W chwilach walki duchowej, podczas zmagań z mocami ciemności, pokrzepiające jest skierowanie wzroku na Chrystusa, który jako człowiek zwycięsko przeszedł te same doświadczenia, a jako Bóg rozumie siły nieprzyjaciela i może przyjść z pomocą. O człowieczeństwie Chrystusa świadczy tego jego ziemskie pochodzenie. Z genealogii podanej przez Mateusza wynika, że Jezus był potomkiem Dawida i Abrahama. Były to charaktery na wskroś ludzkie obarczone słabościami grzechu. Jezus odziedziczył naturę swych przodków, mimo to nie popełnił żadnego grzechu, co było wyłącznie Jego zasługą i sił czerpiących od Boga w modlitwie, a nie kogokolwiek innego z ludzi, w żadnym zaś wypadku Maryi. Maryi nie można traktować jako Matki Bożej, dlatego jeszcze, ponieważ żadna kobieta nie może być Matką Boga, bóstwa niepojętego w swej istocie i niezgłębionego w tajemnicy. Przypisywanie Maryi stanowiska Matki Boga jest zwulgaryzowaniem pojęcia bóstwa. Myśl tę uwypuklił sam Zbawiciel, gdy oznajmiono mu: matka twoja i bracia twoi stoją przed domem i pytają o ciebie, oświadczył: któż jest matką moją i braćmi moimi? Któż mógł być jego matką, jego bratem lub siostrą? Stosowanie ludzkich pojęć do nieprzeniknionej tajemnicy bóstwa jest pozbawione sensu. Bóg nie potrzebuje matki, a Syn Boży zajmuje stanowisko jedyne i niepowtarzalne. Jeśli może być mowa o jakimś pokrewieństwie, to tylko w sensie duchowym. Wszystkie bez wyjątku zdarzenia z życia Jezusa odnoszące się do Jego matki wskazują niezbicie, że Jezus rozgraniczał ziemskie synostwo i wypływające stąd obowiązki od synostwa Bożego. Jako Syn Człowieczy podlegał ziemskim rodzicom, będąc im poddany, jako Syn Boży był od nich uniezależniony. Swym autorytetem przewyższał ich tak bardzo, jak tylko Bóg może przewyższać człowieka.
Uwzględniając powyższe kwestie, należy stwierdzić, iż Maria w religii chrześcijańskiej winna uchodzić wyłącznie jako Matka Syna Człowieczego Jezusa. Miano Matki Jezusowej występujące w Piśmie Świętym na określenie Maryi nie jest przypadkowe. Gdyby rodzicielka Jezusa miała być traktowana inaczej, Biblia nie omieszkałaby o tym poinformować. Trzeba wszak pamiętać, że Pismo Święte jest natchnionym, a przez to nieomylnym Słowem Boga, stanowiącym rozstrzygający autorytet w sprawach wiary. Nadanie Marii przez Kościół katolicki godności Matki Bożej było pierwszym krokiem na drodze bałwochwalczego ubóstwienia, godnej szacunku skądinąd Matki Jezusa. Maria jako zawsze dziewica. Drugim dogmatem maryjnym jest jej nieustające dziewictwo, w związku z czym Maria określana jest mianem zawsze dziewicy, semper virgo, lub przejrzystej dziewicy albo cudownej panienki. Drugi dogmat, pisze ksiądz Jankowski, stwierdza, że Maria bez uszczerbku dla swego dziewictwa poczęła i porodziła Chrystusa Pana i po Jego narodzeniu pozostała dziewicą do końca życia ziemskiego. Prawda ta, żywo broniona w Kościele, doczekała się wyraźnego sformułowania odnośnie do wszystkich trzech faz dopiero na pierwszym Soborze Laterańskim. Sobór ten odbył się, jak wiadomo, w 1123. Wtedy ogłoszono oficjalnie naukę o nieustającym dziewictwie Marii Panny, uznając ją zawsze dziewicą. Dziewicze poczęcie, urodzenie Jezusa Chrystusa jest prawdą bezsporną, wynikającą ze Słowa Bożego i nie budzącą żadnej wątpliwości. Jest ono fundamentalną nauką Pisma Świętego i wydarzeniem zapowiedzianym już w starożytności przez proroctwo. Przeto sam Pan dał wam znak, oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwą imię Jego Emanuel. Potwierdzenie tej prawdy znajdziemy w słowach anioła Gabriela wypowiedzianych do Józefa. Prorok określił przyszłą Matkę Zbawiciela wyrazem ha-alma, oznaczającym to samo co greckie partenos lub łacińskie virgo, czyli dziewica. Przez moc Ducha Świętego Jezus stał się Synem Bożym przez Marię Człowieczym. Taka jest i pozostanie tajemnica wcielenia odwiecznego Słowa, które stało się ciałem i mieszkało między nami, pełne łaski i prawdy. O ile więc dziewicze poczęcie i narodzenie Chrystusa jest nauką objawioną i bezsprzeczną, o tyle dalsze nieustające dziewictwo Maryi nie znajduje oparcia w Piśmie Świętym i pozbawione jest jakiegokolwiek religijnego znaczenia. Chociaż teolodzy katolicy usiłują oprzeć swe wywody na Słowie Bożym, wyniki ich są nieprzekonywujące. Na poparcie tezy przytaczają następujące argumenty. Po pierwsze, słowa Maryi, męża nie znam, mają one oznaczać stały zamiar zachowania dziewictwa. Po drugie, powierzenie Marii przez umierającego na krzyżu Jezusa apostołowi Janowi, mające wskazywać na brak własnych dzieci Maryi. Po trzecie, słowa Ezechiela o bramie świątyni zamkniętej, mające symbolizować dziewictwo Maryi. Tak jak bardzo dowody te są nie do utrzymania, świadczą krytyczne uwagi wspomnianego biblisty, który stwierdza, wziąwszy pod uwagę te trzy teksty, trudno utrzymywać, że mamy w nich rozstrzygający dowód biblijny na trzecią część tezy o dziewictwie Maryi, to jest po narodzeniu Chrystusa. Nieustające dziewictwo Maryi w ogóle pozbawione jest podstaw biblijnych, co wyznaje z ubolewaniem ojciec Jankowski. Reasumując więc dowód z Pisma Świętego na poparcie trzech części składowych tezy dogmatycznej o nieustającym dziewictwie Boga Rodzicy, wypada stwierdzić, że dogmat ten jest jako całość, nie ma dotąd wyczerpującego dla siebie uzasadnienia ze strony tego źródła objawienia, jakim jest Pismo Święte, lecz odwołać się musi również do tradycji. Czyż można się temu dziwić? Nieustające dziewictwo Maryi jest obce treści Pisma Świętego. Księga ta wskazuje na Maryję jako na wzorową oraz przykładną matkę i żonę Józefa.
wielokrotnie wspomina o braciach i siostrach pańskich. Co prawda, uczeni katolicy wysuwają pogląd, że w świecie żydowskim pojęcie brata i siostry zataczało bardzo szerokie kręgi, ogarniało najdalsze nawet rodzeństwo, wskutek czego należy przyjąć, iż wspomnieni bracia i siostry Chrystusa byli jego kuzynostwem lub przyrodnim rodzeństwem z pierwszego małżeństwa Józefa. Lecz na opinię tę można by odpowiedzieć, że Ewangelie nie były przecież pisane po hebrajsku lub aramejsku, ale w języku greckim, a język ten znał osobne terminy dla określenia różnych stopni pokrewieństwa. Gdyby ewangelistom zależało na podkreśleniu dalszego dziewictwa Marii, z pewnością uczyniliby to o wiele lepiej niż jakikolwiek egzegeta katolicki. Chociaż zagadnienie rodzeństwa Chrystusa jest w biblistyce kwestią nierozstrzygniętą, ostatecznie nie przesądza dziewictwa Maryi na korzyść poglądów katolickich. Z treści Ewangelii nie wynika bowiem, że Maryja po narodzeniu Chrystusa nie była rzeczywistą małżonką Józefa i matką dalszego potomstwa. A Józef, pisze ewangelista Mateusz, powstawszy ze snu, uczynił, jak mu rozkazał anioł pański, i przyjął żonę swoją i nie poznał jej, aż porodziła syna i nazwał imię jego Jezus. Józef przyjął żonę swoją, to znaczy dopełnił ceremonii ślubnej i przywiódł poślubioną sobie małżonkę Marię do swego domu, lecz nie poznał jej do chwili narodzenia Jezusa. Aby zrozumieć, co oznacza słowo poznał, należy przypomnieć biblijną historię o pierwszych rodzicach i o tym, jak po wygnaniu z raju Adam poznał żonę swoją Ewę, która poczęła i porodziła. W Ewangelii jest mowa tylko o tym, że Józef nie poznał żony swojej Maryi, dopóki nie porodziła Jezusa. Biblia nie mówi natomiast, że nie poznał jej nigdy. W zwyczajach starożytnego wschodu, obejmujących również kraj biblijny, nieustające dziewictwo nie mogło przedstawiać żadnej cnoty, a brak licznego potomstwa uchodził nawet za wzgardę. Dodajmy na to, że katolickie wywody poświęcone nieustającemu dziewictwu Maryi wydają się co najmniej dziwne również z punktu widzenia religii katolickiej. Skoro pożycie małżeńskie posiada boskie błogosławieństwo, a w religii katolickiej jest nawet sakramentem, nie może wykluczać świętości życia. Czyż Maria nie mogła pozostać świętą i błogosławioną również jako wzorowa matka i żona Józefa? Wynikałoby stąd, że sakrament małżeństwa z całym zakresem obowiązków praw bogobojnych małżonków nie jest aż tak święty, skoro może być powodem zgardy i potępienia. To jedna z wielu sprzeczności występujących obficie w religii katolickiej. W świetle Pisma Świętego małżeństwo jest czcigodne we wszystkim, mówi apostoł Paweł, a macierzyństwo uchodzi w oczach Bożych za element niepozbawiony sensu w aspekcie zbawienia. Boża instytucja nie mogła być przedmiotem boskiego nieupodobania. W doskonałym małżeństwie Maryi nie należy dopatrywać się zdrożności i grzechu. Przeciw nieustającemu dziewictwu Maryi przemawia także biblijne określenie Jezusa jako pierworodnego syna Maryi, a nie jednorodzonego, jakby się należało spodziewać. Gdyby Jezus był jedynym synem swej ziemskiej rodzicielki, takie określenie przysługuje mu w odniesieniu do Ojca Niebieskiego, którego jest jednorodzonym synem. O braku dalszego potomstwa Maryi nie świadczy również oddanie jej pod opiekę apostoła Jana. Jeśli zważyć okoliczności, że bracia jego nie wierzyli wej, decyzja Jezusa staje się całkowicie zrozumiałą. Nie należało oczekiwać, że Chrystus odda swą matkę pod opiekę niewierzących braci. Kościół nadaje słowom Maryi męża nie znam szczególnie doniosłe znaczenie. Uważa je za ważny argument potwierdzający nieustające dziewictwo Boga Rodzicy. Charakterystycznym przykładem mariologicznej interpretacji tych słów jest komentarz znanego pisarza katolickiego Nikolasa.
heroiczna odpowiedź, podyktowana wolą dziewictwa i tak niezłomną, że nie dopuszcza po prostu myśli, aby rezygnację z dziewiczości opłacić nawet tak nieskończony zaszczyt, jak boskie macierzyństwo. Maryja gotowa jest przyjąć każde najbardziej zdumiewające wyjaśnienie, pogodzić się ze wszystkimi sposobami spełnienia się słów anielskich, byleby nie ustąpić z tej jedynej pozycji. W oparciu o nią czuje się uprawniona do żądania wyjaśnień, aby móc świadomie przystać na dokonanie się tajemnicy, aby móc dobrowolnie i należycie z nią współdziałać. Dziękuję.